anomalii. Psy. Nie jest za bezpiecznie chodzić tutaj. Dobra, pies wpakował się w anomalię. Cholera. Widzę, że to tam jest. Nie będzie to takie proste tam dojść. Okej, pójdziemy tędy. Tu gdzieś jest anomalia, tutaj. Czy tu coś jest? Chyba nie bardzo. Koleś leży w krzakach? O, jest plecak. Pistolet z tomikiem. Dobra. Idziemy dalej. W takim razie. Fajnie. Pistolet z tomikiem. To może być przydatna broń. Celność. Obsługa. Czy te dziki biegną do mnie? Mam nadzieję, że nie. Chyba mnie nie widzą, tam biegną jakieś psy. Podoba mi się, że dużo się dzieje w tym świecie. Jest taki bardzo żywy. Rzadko spotykany jest to w grach. Ja jakoś nigdy nie przepadałem za grami typu sandbox. Czy lubię je, ale tego typu gry naprawdę mogą się szybko nudzić. Ale jest to jakiś pies. Czy nie wiem, jak zareaguje. Ej, piesku, spieprzaj się. Boję się, że w grupie... Te psy będą groźne. Won mi stąd. Dobra. Co mnie przy sumie? Chleb. Okej, tu coś jest. Jest to mocna anomalia, z którą raczej sobie nie poradzimy. Gdybyśmy się tam weszli, byśmy pewnie zginęli z miejsca automatu. Mogę przeczytać o tej anomalii w moim PDA. Psy są strasznie agresywne. Tam widzę kolejne zadanie nasze. Dosyć blisko. Czy to jest to samo? Chyba tak. Chyba chodzi o to zadanie. Teraz co, przyjrzyjmy się. Dobra, psy są daleko. Wiem, że to ja, ale to jest też jakieś zadanie. Aha, tu trzeba oczyścić teren z mutantów. No tylko to są psy, więc... Więc nie wiem, jaki jest tego sens. No dobra, zapiszemy F6. Przeszukamy może to miejsce.
Widzę, mamy sporą anomalię, którą trzeba ominąć szerokim łukiem. I może coś znajdziemy tutaj, coś ciekawego. Dobra, widzę, że mamy tu pełno skrzyń. O mój Boże. O, takie rzeczy tylko Kelly potrafi zrobić. O, plecak. Czy lepsze od mojej? Kurtka bandytów. A jaką ja mam kurtkę? Zdecydowanie lepsza. Tylko pytanie, czy będą mnie traktować jak bandytę. To może być też interesująca kwestia tej gry. Czy ludzie będą myśleli, że jestem bandytą, skoro mam strój bandytów? Dobra, tu mamy kolejne ciało. Coś nam się pojawiło. Nie będziemy zbierać chyba tych pistoletów. Coś nam się tu zaktualizowało, ale nie wiem co. Pewnie nasz PDA. Notatki. Odnalezione PDA. PDA bandyty z fabryki. Wczoraj jeden z naszych braci wyruszył na zwiad do opuszczonej fabryki i od tego czasu nie mieliśmy od niego żadnych wieści. Musimy się tam udać i sprawdzić, gdzie zniknął. PDA Tolika, PDA martwego kota. Występuje to bardzo dziwna anomalia. Wygląda, jakby się przemieszczała. Postaram się obliczyć czas i miejsce, w których się przemieszcza, bo nie mam kasy, żeby zapłacić żołnierzom za przejście. PDA martwego stalkera. Na opuszczonym gospodarstwie zostawiłem niewielką kryjówkę. Znajdziesz tam trochę jedzenia i amunicji. Jestem teraz zbyt słaby, żeby to nosić. Nie wiem, czy uda mi się dotrzeć do obozu. Notatka osobista. Nic ciekawego. W tym gospodarstwie coś najwyraźniej jest. Tu widzę spora anomalia. Czy to ja mogę wpaść? Nie, chyba nie. To jest jakaś kryjówka, o której mowa. W której nic nie ma. Nie wiem, czy ktoś to splądrował wcześniej, czy nie. Wpadnięcie tam nie byłoby najlepszym pomysłem. No, idziemy stąd. Nie czuję się tu najbezpieczniej. Poza tym ta anomalia mnie jest ciekawa. Okej, jest tu drugie wejście, zatem... Ale nic tu nie ma. No to wychodzi. Dobra, idziemy stąd. Okej, tu widzę, że są bandyci. Ja zbliżam się do anomalii. Pada się tu wejść na górę. Tam widzę kolejne zadanie jakieś pojawia się nam. Chyba nie przejdziemy tędy. Okej, to jest może dobry moment, żeby atakować tego gościa. Czy oni są mocni? To mnie zastanawia. Dam im radę. Może być trudno. Dobra, tam są.
chyba załatwimy tego. Zachodzą mnie z dwóch stron. Dobra, niestety nie skończyło się to najlepiej. Musimy wczytać ostatni napis, który był dawno temu. Muszę częściej saveować. Wdanie się w walkę z tymi gościami to nie był dobry pomysł. Potrzebuję chyba lepszego ekwipunku, zdecydowanie. Ale przynajmniej wiem, że to gospodarstwo mogę sobie darować. Tylko weźmiemy to ciało. Pobiegniemy po nie. Aha, dobra. Załatwimy to. Czy to wybuchnie? Okej, dobra. Aha, to była skrzynka kolejna, którą ominęliśmy. Musimy to zastrzelić. Tym razem nie ma tu kurtki. Czyżby to wszystko było losowe? Dosyć ciekawe. Myślałem, że to wszystko jest z góry mniej więcej ustalone. Będzie problem z przejściem tam. Jeśli nie ma tu jakiejś dziury w siatce, to mamy naprawdę przesrane. Dodając do tego, że ci bandyci są nieźle uzbrojeni i ja w pojedynkę nie mam z nimi szans, szczególnie z tym moim ekwipunkiem. Może nie wiem. Nie ma tu przejścia. Walka z nimi jest naprawdę pozbawiona sensu, tak mi się wydaje. Zapiszemy ponownie. Spróbujemy naokoło, może gdzieś tam jest jakaś luka, nie wiem. Myślę, że warto spróbować. Okej, jest luka. Ale bandyci mnie zauważyli. Przynajmniej jeden z nich. Tak mi się wydaje. Dobra, dotrzymy do tamtego gospodarstwa i myślę, że tam zakończymy. Naznaczony co do Strzałka. Stalker zwany Lisem wrócił z wypadu. Chyba miał kłopoty i potrzebuje pomocy. Przywlógł ze sobą jakieś stworzenia. Mówi, że długo nie wytrzyma. Możliwe, że wie coś o Strzałku. Oto jego współrzędne. Musisz się z nim zobaczyć. Okej, już wiem, w czym problem. Właściwie kończy mi się miejsce na dysku, zatem w tym miejscu sobie będziemy musieli zakończyć tego let's playa. Nie wiem, co to jest. To nie wygląda zbyt dobrze. Okej, ale się tam nie boi już. Okej, dobra. W tym miejscu sobie zakończymy, mniej więcej jesteśmy bezpieczni. W następnym odcinku wdamy się w walkę z tymi bandytami. Tu mamy schowek, w którym oczywiście nic nie ma. Dobra, dzięki wam wszystkim za uwagę, do usłyszenia następnym razem, trzymajcie się. Subskrybujcie ten kanał, jeśli wam się podobał ten odcinek. Tam coś przebiegło. Ale to już nie zdążę tego nagrać, kończy mi się miejsce na dysku, zatem dzięki wam wszystkim za uwagę, do usłyszenia następnym razem, subskrybujcie ten kanał, jeśli wam się spodobał ten materiał i polubcie go oczywiście, ponieważ jest to ważne. I co, do usłyszenia następnym razem, na razie, mówił dla was Kerling, cześć!